No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Jamci to jest, czyli Grzechu 40, zapraszam do oglądania kolejnego, a raczej słuchania kolejnego Q&A na moim skromnym kanale. Od razu przechodzę do następnych waszych pytań, już coś widzę. Cytuję pytanie, jak myślisz, czy Korwin powinien usunąć się w cień, kiedyś swoją specjalną radykalnością i mówieniem o wiadomym człowieku przyciągnął uwagę i uzyskał tym dużą popularność? Teraz, kiedy ta partia jest już tak duża i ma znane twarze, to ta radykalność, która przyciąga uwagę, może w pewnym stopniu zniknąć. Ech, no wiesz co, Korwin jaki jest, każdy wie, nie będę nikomu mydlił oczu, no bo raczej każdy jest tego świadom, czy powinien się usunąć, jest to jego prywatna kwestia, wiadomo jakie ma poparcie i ile osób na niego głosuje, ale mimo wszystko w dalszym ciągu Konfederacja istnieje i do Sejmu się załapuje, więc skoro są ludzie, którzy chcą oddawać na niego głos, a on ma dzięki temu realny wpływ na to, co się dzieje w kraju, no to ma to dalej sens. Inna kwestia to sam wiek. Chłop ma, o ile dobrze się orientuję, o ile się nie mylę, zdaje się 79 lat. I choćby z tej perspektywy należałaby mu się już emerytura. Zresztą tak samo jak Kaczyńskiemu, który jest niewiele młodszy. I ja wiem, że u nas w kraju takie osoby trzymają się kurczowo władzy aż do ostatniego tchu. Wynika to z ich charakterów. Oni nie myślą o emeryturze, bo jedynym, co ich cieszy, to właśnie owa władza i posłuch. Poza tym, no, poza życiem politycznym nie mają żadnego prywatnego, więc nie mają żadnej alternatywy. Jeśli z kolei chodzi o mnie, moim czysto subiektywnym zdaniem, tak jak istnieje dolna granica wieku, której trzeba sprostać, aby zająć się polityką, i tak samo powinna istnieć górna granica, po przekroczeniu której człowiek powinien mieć konstytucyjny zakaz parania się takimi rzeczami. Już tłumaczę dlaczego. Ja wiem, że może brzmi to dosyć groteskowo i wręcz tak obrazoburczo, no bo jakim prawem, przecież to jest wbrew wolności, no powinieneś mieć taką możliwość do ostatniego tchu, jeżeli tylko ktoś będzie chciał na ciebie głosować, na tym polega demokracja. No ale to niestety jest bardzo wadliwe założenie i doprowadza do strasznie wielu upośledzeń systemu. Ja bym to zmienił i już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że osoba starsza nie ma nic do stracenia, może źle zarządzać państwem lub doprowadzać do przekrętów na grube miliardy, no bo co jej fizycznie zrobią, skoro potencjalnie może przed nią kilka lat życia, nawet jeżeli ktoś jej udowodni przekręt. Co jej, chłopie, zrobisz? No, nie ma kar, które mogą poruszyć takimi osobami. Być może gdyby istniała kara śmierci, w tym momencie rzeczywiście, ale takiej kary u nas w państwie nie ma, więc mogą się czuć teoretycznie bezkarne, ale przede wszystkim, po drugie, co najważniejsze, dolna granica wieku w polityce została ustalona nie bez powodu, mianowicie z uwagi na porywczość i lekkomyślność wynikającą z młodego wieku. Z kolei wiek podeszły, w stylu 70 lat i więcej, również grozi innymi tendencjami. Ludzie w tym wieku już dziwaczeją, dziecinnieją, często tracą kontakt z rzeczywistością, łatwiej nimi manipulować lub ich po prostu ogłupić w taki sposób, że nawet nie będą wiedziały, co robią, jakie są faktycznie reperkusje ich działań. To tak samo jak z Hindenburgiem, prezydentem Rzeszy Niemieckiej. No miał 80 parę lat, gdy podpisywał dokumenty, na bazie których dawał Adolfowi Hitlerowi praktycznie nieograniczoną władzę w państwie. Człowiek ten już nie miał bladego pojęcia, co się wokół dzieje, jak wygląda świat i co w ogóle podpisuje. Dokładnie tak samo może być i po części jest z Jarosławem Kaczyńskim. Nie mam kontaktu z tą osobą w życiu prywatnym, żaden to mój znajomy, ale jestem święcie przekonany, że on już żyje we własnym świecie, który jest tak odległy od prawdziwego, że nieomal się z nim nie styka. No bo jakie pojęcie o ludzkości, o ludności własnego kraju może mieć człowiek, który nawet nie pamięta, co to jest praca fizyczna, który nijak nie styka się z normalnym narodem, nie wie, co to znaczy proza życia, nie ma żony ani dzieci, nawet sam sobie nie gotuje posiłków, nie potrafi jeździć samochodem, a gdzie nie pójdzie i czego nie zrobi, otacza go wianuszek partyjnych klakierów podszeptujących do ucha o rzeczach związanych z własnymi interesami. Zresztą ten człowiek decyduje o życiu 38 milionów Polaków, także o młodzieży i osobach w wieku produkcyjnym. Jak on może decydować o nurtach społecznych, skoro sam ma mentalność sprzed dekady i nawet nie ogarnia współczesnej technologii? Mówimy o osobie, która jest w takiej kondycji psychicznej i fizycznej, że potrafi założyć dwa zupełnie inne buty na nogi i tak iść do Sejmu. Zakłada koszulę wraz z kartonikiem, z tą tekturą, która mają usztywnić w opakowaniu sklepowym, i myli słowa hymnu polskiego.
Kowalskiego, bo już nie pamięta, jak on brzmiał. To są wszystko realne przykłady, on to wszystko zrobił. I tacy ludzie władają państwami. Ludzie ogarnięci starczą demencją i apatią, ludzie zdziecinniali w związku ze zbyt wielką ilością zmarszczek na twarzy. I żeby nie było, że jadę po samym Jarosławie Kaczyńskim, żeby nie było, że jestem hipokrytą, dokładnie to samo uważam na temat Korwin-Mikke, dokładnie to samo uważam na temat Donalda Trumpa. O nim zaraz jeszcze nadmienię, no ale jednak wszystkich mierzymy tą samą miarą. To samo uważam na temat Joe Bidena, który jest tak stetryczały, że potrafi mylić żonę z własną córką i gubić sens wypowiedzi w trakcie zdania. On zaczyna zdanie, mówi o czymś, nagle 3-4 sekundy ciszy, zaczyna zupełnie inne zdanie, bo się chłop pogubił, już nie pamięta, o czym mówił. Pamiętacie ten słynny szczyt klimatyczny ostatnio? Już jakiś czas temu to miało miejsce. No facet po prostu sobie przyciął chrabąszcza. Odpłynął, no dziadziusiowi się zrobiło słabo, poszedł se spać. No, odszedł do szczyt, no nie wiadomo, no coś tam ględzili. Co ględzili? Nie wiem, spałem. Daleko szukać, no Jarosław Kaczyński też spał na szczycie Polski w momencie, kiedy opracowywali technikę obrony naszego kraju. Tak? Mieli gaworzyć nad obronnością kraju polskiego. Wielu uczestników tam nie było, owego kongresu. Kaczyński był głównym członkiem. No i sobie zasnął. O czym było, nie wiadomo. To znaczy, wiadomo, każdy swój wiek znosi inaczej, jedni lepiej, inni gorzej. Donald Trump, o którym wspomniałem, niezależnie od tego, czy zgadzaliśmy się z jego poglądami, czy nie, no ale wszyscy się raczej zgodzimy, że za swojej prezydentury sprawiał wrażenie osoby bardzo twardo stąpającej po ziemi, spiętej i charyzmatycznej, przepełnionej adrenaliną, energią. Mimo wszystko, moim zdaniem, w tym wieku politycy ogólnie, tendencyjnie i statystycznie rzecz biorąc, potrafią wyrządzić więcej złego niż dobrego, dlatego uchwaliłbym przepis, który wszystkich traktuje tak samo i zakazuje zajmowania się polityką od, no nie wiem, powiedzmy 70, 82 roku życia, coś w tych okolicach, i byłoby to bardzo prawilne i słuszne. Byłoby to tak samo mądre prawo, jak nieskończenie głupi jest jego brak. Tak czy inaczej, bo zameandrowałem się w odmętach mojego umysłu, a ty przecież pytałeś mnie o Korwina. Dopóki są ludzie, którzy na niego głosują, to jest i sensowność jego partycypacji w strukturach władzy. No wiadomo, tak ten system działa, co nie zmienia jednocześnie faktu, że jestem pewien, iż Korwin mógłby być po wielokroć większym i bardziej uznanym politykiem, gdyby miał nieco inny charakter i pohamował się ze swoją nietolerancją oraz głupimi tekstami, które rozjuszają ogół. No bo wiecie, no, on naprawdę czasem gada mądre rzeczy, które zmieniłyby Polskę na lepsze, ale ciężko jest zagłosować na człowieka, który zaraz po orędziu w sprawie reformacji gospodarki mówi, że, cytuję, kobiety są głupie, bo tylko debil może wytrzymać długo z małym dzieckiem, więc ewolucja je upośledziła, przez co my powinniśmy im odebrać prawa wyborcze. Padum, ts. On naprawdę tak powiedział, to jest dosłownie słowo w słowo jego cytat. Powiedział, że smog jest zdrowy i powinno się go wdychać jak najwięcej, że Hitler nie podżegał do nienawiści i nie wiedział o Holokauście, że strajki powinno się zwalczać pałowaniem po mordach do utraty przytomności, a pedofilia jest czymś pozytywnym, bo rozbudza kobiecość. Geje z kolei przyjechali z zagranicy, bo w Polsce ich nigdy w historii nie było. To wszystko słowa jednego człowieka. Janusza Korwin-Mikke. I to nawet nie te najbardziej oburzające. Więc każdy ogarnięty człowiek, jak słucha czegoś takiego, myśli sobie, no okej, okay, dobra, fajnie. No przed chwilą gościu mówił do rzeczy, a teraz widzę, że to jest totalny wariat. Więc na niego nie zagłosuję. Tak oto Korwin był, jest i będzie już do końca swoich dni niszą, no ale także do nikogo nie może mieć o to pretensji, bo sam sobie taką pozycję zaplanował i z ulubowaniem ustawił. No dobra, kolejne pytanie. Która postać z gier komputerowych jest twoją ulubioną i dlaczego? No wiesz co, ciekawe pytanie, na które zasadniczo nie mam odpowiedzi, to znaczy łatwiej by mi było powiedzieć, jakie postacie lubię w filmach, bo filmy skupiają się bardziej na szkicowaniu charakterów, protagonisty. Gry są zupełnie inaczej tworzone. Bardzo często fabuła jest w nich jedynie tłem gameplayu, a postać bohatera jest rozmyta poprzez sprowadzenie go do roli obserwatora lub rozmycie mentalne spowodowane tym, że to nie od postaci, a od gracza zależy podejmowanie trudnych decyzji i faktycznie
telepatyczna rozmowa, więc ciężko byłoby mi na to odpowiedzieć, tak abym miał spokojne sumienie, chyba że pytasz o postać w ujęciu ciekawego klimatu, no to mógłbym odpowiedzieć, że zawsze lubiłem takiego Maxa Payne'a, za bycie twardym, dekadenckim draniem. Zawsze lubiłem G-Mana z Half-Life'a, za jego tajemniczość. Zawsze podobały mi się postacie z Darkwooda, z uwagi na niesamowitą pomysłowość oraz mrok. No i to się tyczy wszystkich postaci, zarówno wilka, grzybowej babci, baby kury, wielkiej maciory, doktora, jak i skrzypka. No ale tak jak mówię, to bardziej chodzi o design oraz o... taki ogólny paradygmat, niż o sam charakter. Więc, no nie wiem. Nie wiem, czy z perspektywy charakteru bym w stanie kogoś wytypować. Przejdźmy może do kolejnej kwestii. Coś tutaj mam zaraz obok. Jeśli mógłbyś się przenieść w czasie do dowolnej epoki, to jaka by to była epoka? Dlaczego akurat ona? To znaczy, wiesz co, wielokrotnie już mówiłem, że każda epoka historyczna miała w sobie coś fascynującego i każdą z nich chciałbym zobaczyć na własne oczy. Co nie zmienia jednak faktu, że żyć w tamtych czasach bym raczej nie chciał, bo byłoby to koszmarem na jawie. Wiecie, to się może wydawać romantyczne, obudzić się nagle w antyku czy średniowieczu, zobaczyć jak powstawały i upadały imperia, o których się uczyliśmy z książek, przekonać się, jak budowano potężne miasta, jak wyglądało życie, zwyczaje, przesądy i wojny, o ile rozmijały się względem tego, co obecnie uważamy za prawdę historyczną. Fajnie byłoby uścisnąć rękę Napoleonowi czy porozmawiać z Adolfem Hitlerem, ale wszystko, co obecnie mówię, to jedynie mrzonka. Realny świat wyglądałby zupełnie inaczej. Czy średniowiecze, czy starożytność, czy rewolucja przemysłowa, nieważne. Życie było ciężkie i wymagające. Medycyna stała na niskim poziomie, panowała bieda i wszechobecny wyzysk, a do tego bestialstwa ludzkie były, no, praktycznie nieposkramiane. Więc żyjąc w antyku, mógłbym być niewolnikiem, nie mającym niemal żadnych praw. Żyjąc w średniowieczu, miałbym największe szanse na zostanie chłopem, który pracuje ponad siły i przymiera głodem, a w epoce rewolucji przemysłowej prawdopodobnie odbijałbym kartę na zakładzie od 12 roku życia, robiąc w szkodliwych warunkach po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Tak to wyglądało. Zresztą nawet życie tych nieco bardziej uprzywilejowanych nie było usłane różami. Byliście ograniczeni etyką, kodeksem zachowań, byliście uzależnieni od innych ludzi, nie mieliście możliwości samostanowienia o własnym życiu, musieliście dzierżyć innych w potężnych, wielkopokoleniowych domach i znosić debilizmy pokroju aranżowanych małżeństw. To by bajka nie była, choć muszę przyznać, że gdybym mógł wybrać miejsce i czas, prawdopodobnie byłyby to Stany Zjednoczone i okres rewolucji kulturalnej, przypadający na lata 70., no ale o tym już wielokrotnie mówiłem, więc nie będę drążył wątku jeszcze mocniej. No albo wręcz przeciwnie, powiem szczerze, może nawet wręcz przeciwnie, czasy przyszłości, w których, co bardzo możliwe, żyłoby się jeszcze wygodniej niż w obecnych. No ale wiadomo, można sobie gdybać, bo przecież przyszłości nie znam, nie potrafię wróżyć z fusów, parać się auspicjami czy suponować, jak to będzie wyglądało za 100, 200 czy 1000 lat. Dobra, kolejne pytanie. Co sądzisz o skali Kardaszowa i czy jest ona według ciebie adekwatnym wskaźnikiem zaawansowania cywilizacji? Drugie pytanie tego samego pana. Powiedz mniej więcej, jak zmieniły się twoje poglądy polityczne i w jakich dziedzinach gospodarka, światopogląd itd. na przestrzeni ostatnich lat i co na to wpłynęło? No, o skali Kardaszowa ostatnio jest całkiem sporo pytań, co jest dosyć zastanawiające, dlaczego akurat tak, no ale nie będę wam tej radości odbierał. Jeśli chodzi o rzeczoną skalę, moim zdaniem tylko po części może być ona wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego z uwagi na jej skokowość, a także abstrakcyjność. Po pierwsze, co to za skala rozwoju, skoro w oryginalnej wersji nawet nie obejmowała ona cywilizacji ludzkiej? No sorry, ale to już pokazuje, że nie jest ona nic warta, bo przecież też jesteśmy cywilizacją, rozwijamy się od dziesiątek tysięcy lat, a tam uznano to za zbyt niedorozwinięte, aby zasługiwało na umieszczenie. Po drugie, nawet w poprawionej skali rozwoju Kardaszowa cała ludzkość do tej pory została opisana jako jeden stopień i to stopień zerowy. A to także pokazuje wadliwość zestawienia, no bo sorry, ale jednak no jest znacząca różnica pomiędzy starożytnym Egiptem, gdzie psy dupami szczekały, a ludzie nie znali papieru toaletowego, a ludzkością XXI wieku, gdy budujemy reaktory fuzyjne i zderzacze hadronów.
No ale nie, według skali to jest wszystko ten sam stopień rozwoju. No i nasze ostatnie 10 tysięcy lat istnienia oraz funkcjonowania wrzucono do jednego wora. Bo pierwszy stopień rozwoju to istoty, które tworzą społeczeństwo, znają pismo, no i stawiają budowle. To jest cały pierwszy stopień, tak został zdefiniowany. Znaczy ten stopień zerowy, bo to o nim mówię. Z kolei ten drugi, czyli tak naprawdę pierwszy stopień, to już istoty kolonizujące masowo kosmos i budujące pełnoprawne, samowystarczalne statki kosmiczne kolonie. No przeskok jak stąd do Władywostoku, a dalej wcale nie jest lepiej. Bo przecież kolejny stopień to już istoty, które pozyskują 100% energii własnej gwiazdy poprzez jej obudowanie, tworzą kraje na zasadzie Federacji Układów Planetarnych, superkomputery mogące wchłonąć umysł całej cywilizacji i bronie mogące z powodzeniem niszczyć całe planety. No dla porównania, żeby to było dla Was ładnie zobrazowane, ten stopień to już jest klasyczne sci-fi, bo mówimy o takiej ludzkości z Warhammera 40 tysięcy Dawn of War. Słowem, skala Kardaszowa stawia kroki wręcz siedmiomilowe, gdzie brakuje jakichkolwiek form pośrednich. To tak jakbym pisał książkę podróżniczą o pierwszej wyprawie z Polski do Chin. Na pierwszy jej rozdział ulokowany byłby już w Szanghaju. No panuje tam zbyt wielka przepaść pomiędzy stopniami ewolucji. Na koniec, moim ostatnim, ale nie najmniej ważnym zarzutem jest abstrakcyjność samego założenia owej skali, no bo nie wiem czy wiecie, ale ostatni typ cywilizacyjny, który tam został ujęty według właśnie owej skali, mówi o istotach mogących wręcz kreować kolejne wszechświaty niczym Bóg. Stworzyć z niczego nieograniczoną w żaden sposób energię, zmieniać prawa fizyczne i być nieskończenie potężnymi istotami. No to jest już typowa bajka. No bo okej, no brzmi fajnie, ale czy ktoś w ogóle potwierdził, że tak się da? Jak możemy warunkować stopień rozwoju cywilizacji od kreowania kolejnych wszechświatów, skoro nawet nie wiemy, czy istnieje coś takiego jak kolejny wszechświat? A może wszechświat jest tylko jeden? Nie ma innych wymiarów. I cały postulat ich tworzenia jest wyssany z palca. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że ostatnim typem rozwoju ryby w skali ewolucji Grzegorza jest budowa płetwami broni neutronowej i przenoszenie rzek siłą woli. No, jest to podobny stopień abstrakcji. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No, takie bawienie się w skale to jest po prostu bezzasadne, bo tracą one kontakt z rzeczywistością. Przenosząc się z kolei na grunt drugiego pytania o to, jak zmieniał się mój światopogląd na przestrzeni lat, no cóż, pewnie Cię rozczaruję, bo myślę, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś, ale nieznacznie. To znaczy, ja miałem albo na tyle szczęścia, albo na tyle samoogarnięcia, że już w pierwszych momentach życia, kiedy zacząłem się interesować polityką, gospodarką, kulturą czy ekonomią jako taką, to wybrałem ideały, które są po prostu mądre i roztropne. Przez co nie musiałem im się potem sprzeniewierzać, kiedy moja wiedza na temat świata sukcesywnie się powiększała, bo fakt, czasem zmienię opinię na konkretny temat, ale ogólny zarys mam raczej nieodmiennie w głowie ten sam, bo już za dzieciaka na logikę niesprawiedliwy i krzywdzący wydawał mi się pomysł, żeby odbierać pieniądze osoby ciężko pracującej, a dawać je tej, co nic nie robi, bo ją to może zmotywuje do pracy, czyli wypisz, wymaluj, socjalizm. Już za dzieciaka uważałem, że przywiązanie do konserwatywnych tradycji narodowych, z których się poniekąd wywodzimy, pełni istotną rolę w budowie społeczeństwa, co nie powinno nigdy nadmiernie wpływać na wolności obywatelskie, bo to tylko i wyłącznie ode mnie i mojego widzimisię powinno zależeć to, z kim śpię, do kogo się modlę i co mówię na ulicy. Już za dzieciaka uważałem, że cenzura jest z natury zła, tak samo jak polityka centralnie sterowana, bo skrajną głupotą jest, aby człowiek w Bydgoszczy decydował o tym, ile sznurowadeł wolno wyprodukować w fabryce w Zakopanem. Już za dzieciaka uważałem, że NFZ jest szkodliwy, tak samo jak polskie kopalnie, bo przez wszystkie lata mojego życia ani jedno, ani drugie nigdy nie działało tak jak należy. Już od dzieciaka uważałem, że rynek powinien regulować się sam, a po prostu po ludzku niesprawiedliwym jest to, że jedna prywatna firma nagle dostaje dofinansowanie od państwa, bo tak, a druga alternatywna, niemal identyczna, nie, bo nie, i dealuj z tym, bo ty akurat zostałeś preferencyjnie potraktowany, a tamten nie. Bo państwo ma kaprys interweniować w gospodarkę i tyle.
Już od dziecka uważałem, że skoro niektóre tematy dotyczą wszystkich ludzi, to wszyscy ludzie powinni się o nich wypowiedzieć na zasadzie referendum, a nie grupka kilkunastu osób u koryta, które następnie zmuszają do swojej wizji świata pozostałe miliony. Tak samo jak już za dziecka uważałem, że to od matki powinno zależeć to, czy będzie mogła być zapłodniona poprzez in vitro, czy nie. Różnica polegałaby na tym, że może wtedy przedstawiałbym swoje przekonania mniej kwiecistym językiem, bardziej łopatologicznie, tak wiecie, na logikę. No ale nawet dziecko jest w stanie wyjaśnić takie podstawy, że brzuch mamy to sprawa mamy, a nie polityka w Warszawie. Bo nawet dziecko z podstawówki jest na tyle ogarnięte i logiczne, aby to rozgryźć. Niestety, dziecko to rozgryźć potrafi, a jak się okazuje, niejeden dorosły już nie. I dla dorosłych tak banalne zagadnienia już wcale oczywiste nie są. No ale ty pytałeś o różnice. Różnice w moim życiu na przestrzeni lat zaszły dwie i są one następujące. Po pierwsze, straciłem nieco swój zapał. W wieku studyjnym byłem jeszcze osobą żywiołowo podchodzącą do podobnych zagadnień. Interesowałem się wszystkim, na każdy temat starałem sobie wyrobić opinię, w każdej dyskusji starałem się zabrać głos i uważałem, że ja i mnie podobni będą w stanie wreszcie w tym kraju kiedyś coś zmienić. Dziś dalej się wszystkim niby interesuję, bo nie mogę powiedzieć, że nie. I nie stronię również od wszelakich dysput. Mimo wszystko straciłem nieco wiarę w ludzi wokół mnie. I nie ubliżając nikomu, im jestem starszy, tym bardziej odnoszę wrażenie, że otaczają mnie... No wiecie, no jak mam to określić? No. Jak to obrazowo ująć, aby nie przesadzić, to jest ludziska sztuka. Powiedzmy, że otaczają mnie ludzie mało ambitni. Myślę, że tak dosyć dobrze to ująłem. Mas nie interesuje, kto jest u władzy, jakie ma poglądy. Masy mają w głębokim poważaniu, jak wygląda świat za oknem i w którą stronę on zmierza. Masy nie czytają i nie znają podstaw mechanik funkcjonowania państwa czy gospodarki jako takiej. Masy przeważnie zainteresowane są tylko własnym interesem, czyli czubkiem własnego nosa i tym, że komuś pozytywnie z oczu patrzy. No, ludziska, bądźmy tego świadomi. Ile osób w ogóle głosuje w wyborach? Ile z nich ogląda debaty prezydenckie? Ile z nich słucha ze zrozumieniem kandydatów? Ile zapoznaje się z programem partii? A ile jest na tyle ogarnięta, żeby znać jeszcze kompetencje danych jednostek, załóżmy takiego prezydenta, i ustalić, czy ktoś mówi coś realnego, czy po prostu pieprzy kocopoły, takie klasyczne farmazony od rzeczy. Zresztą daleko szukać. Powiem wam to na przykładzie moich byłych, z którymi dawniej się spotykałem. Jedna nie głosowała w ogóle. Druga, ale oczywiście, no pomimo tego faktu, że nie głosowała w ogóle, to zawsze lubiła na rządzących se ponarzekać. Druga głosowała, bo kandydat miał, cytuję, pucołowatą twarz i przez to wyglądał śmiesznie. To były akurat wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, no i to był powód oddania głosu. Że pucołek fajnie mu z oczu patrzy, no śmieszny jest, to na niego zagłosuje. Trzecia z kolei głosowała na jakąś partię, na taką literę. Nie pamiętała dokładnie, co to była za partia, ale zaczynała się na taką literę. A czemu głosowała? No bo ojciec ją poprosił. No i to, co tutaj zacytowałem, to są naprawdę autentyczne przypadki. Więc skoro to tak wygląda, to byłbym niestety idiotą, gdybym cały czas łudził się, że kraj się zmieni, a ja i mnie podobni przyłożą do tego jakąkolwiek rękę. Oczywiście, żeby się nie upodabniać do tych, co mnie otaczają, sam cały czas coś staram się robić, to znaczy na wybory chodzę, no ale wiem, że i tak nie przełoży się to zasadniczo na nic. Tak samo jak wiem, iż te rzeczy, które wydają mi się logiczne z automatu, bo są tak oczywiste, że nawet... No ja w podstawówce już wiedziałem, że tak to powinno działać, tak to powinno wyglądać. To jest czarne, to jest białe. No cóż, teraz już wiem, że nie ma czegoś takiego jak prosty temat dla społeczeństwa. Bo kłócić się można dosłownie o wszystko. Naprawdę, o wszystko. I niezależnie od tego, jak ekstremalnie debilnej głupoty byś nie wymyślił, momentalnie znajdziesz człowieka, który się z nią zgodzi i będzie uważał, że ona jest jak najbardziej prawilna i zacna i powinno się jej przyklaskiwać, jak i osobę, która uzna, że no nie, no to jest debilizm. Teraz wiem, że te proste zmiany, które ja przez całe życie postrzegałem jako łopatologiczne, które człowiek jest w stanie ogarnąć w sekundę, pewnie nigdy nie wejdą w życie. Bo choć mam 31 lat,
Natomiast przybliżać się do racjonalności, to się od niej coraz bardziej oddalamy. To znaczy ten świat, który obecnie obserwuję za oknem, jest jeszcze bardziej debilny niż ten świat, który obserwowałem onegdaj. Zresztą polityka już dawno przestała pełnić swoją jakąkolwiek rolę czy funkcję, bo zamiast zajmować się ważnymi sprawami, poczęła się niczym kolorowy brukowiec niskich lotów skupiać na wzajemnych oskarżeniach i kłótniach, które już dawno temu przestały dokądkolwiek prowadzić. To pierwsza taka zmiana, jaka we mnie zaszła. No niestety nie do końca pozytywna, no ale jednak zaszła. Przyzwyczajenie się do tego, kim są ludzie. Druga zmiana z kolei... O kurde, czekaj, ale mnie skurcz wziął nadgarstka, o Jezus. O, za długo przy kompie. Dopiero co z roboty wróciłem, tam 8 godzinek, tutaj kolejne godzinki przy kanale wyrabiam i się odzywa. Natura. No nic. Kontynuując, druga zmiana to delikatne wygładzenie niektórych poglądów i wprowadzenie koncepcji okresów przejściowych. To znaczy, zawsze byłem na przykład za prawem do posiadania broni palnej, bo to także jest logiczne i już teraz bez przygotowania mógłbym znaleźć milion argumentów, aby to zrobić, wdrożyć i poprzeć. I wiem, że to nie jest łatwy temat, można także znaleźć kontrargumenty na ową tezę, ale mimo wszystko więcej znajdziecie logicznych argumentów za niż przeciw, dlatego że te przeciw wynikają tylko i wyłącznie z jednego, ze strachu. Niczym nieuzasadnionego strachu przed zmianami, bo człowiek zawsze boi się zmian. No ale jeżeli mielibyśmy mówić o argumentach za, no to tak, po pierwsze, skoro jestem wolny, to muszę mieć prawo do zabezpieczenia własnej wolności i nietykalności bytu. Po drugie, Polska na skutek okresu PRL-u jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów świata. Po trzecie, uzbrojeni obywatele to zwiększone bezpieczeństwo krajowe i zapewnienie nienaruszalności granic. Po czwarte, przez ostatnie 2 lata ilość broni palnej w naszym kraju zwiększyła się praktycznie 5-krotnie, a dalej ludzie nie urządzają sobie westernowych pojedynków na ulicach. Po piąte, broń, jak sama nazwa mówi, służy do bronienia się i jest jedynym narzędziem, nie jednym z głównych, ale jedynym narzędziem, które da ci bezpieczeństwo na ulicy. Bo sorry, ale jak napadnie cię dres, to nie będziesz wyjmował telefonu i nie powiesz: chodź, przepraszam, panie dresie, proszę o spokój, apeluję o spokój, nie roztrząsajmy tej afery, troszeczkę się rozluźnijmy, porozmawiajmy przez najbliższe 30 minut, niech pan poczeka, bo być może za te 30 minut nadjedzie policja, zrobi panu bubu. No to jest debilizm, tak? Tak samo jak mam apteczkę pierwszej pomocy, tak samo jak mam gaśnicę, tak samo powinienem mieć broń. Bo służby służbami, ale w pierwszej kolejności to ja jestem i zawsze ja będę pierwszym na froncie awaryjnych sytuacji. Po szóste, dając ludziom powszechny dostęp do broni, nie zwiększymy przestępczości jako takiej i nie uzbroimy bandytów. To jest taki koronny przykład właśnie przeciwników owej tezy. Ale my tego nie zrobimy, bo oni nie potrzebują pozwoleń. Jeżeli jesteś bandytą, no to nie kupujesz legalnej broni, tylko debil lata po ulicy z bronią, która jest na niego zarejestrowana. Przestępcy mają broń i tak. Już teraz, bo nie potrzebują zezwoleń. My natomiast odbieramy ją uczciwym ludziom, którzy tych zezwoleń potrzebują. Po siódme, słynny argument przeciwników, mianowicie cytuję: co ci po tej broni, jak przestępca też ją wtedy będzie miał? No dobra, tylko tu chodzi o mentalność. Przestępczość jest statystycznie najniższa w tych krajach, gdzie jest największy odsetek uzbrojenia ludzi. Czemu? Bo każdy ma tą świadomość, że nawet babcia na ulicy, która wygląda totalnie niepozornie, no chyli się ku upadkowi, zaraz się może przewróci, podpiera się laską, nawet ta stetryczała babunia może mieć gnata w torebce, więc nikt o zdrowych zmysłach nie będzie jej atakował. Po ósme, skoro uważamy, że Polacy by się wystrzelali, to czemu inne kraje tego nie robią, skoro mają dostęp do broni palnej? Czemu to akurat Polacy mają być na tyle upośledzeni, że nie ogarną tak niebezpiecznego narzędzia? No czemu? Po dziewiąte, krzywdę drugiemu człowiekowi można zrobić na wiele sposobów. Równie dobrze mogę kogoś zabić bronią czarnoprochową, mogę go zabić nożem czy toporkiem, a jednak przestępcy tego nie robią. No czemu oni tego nie robią? Zaskakujące, prawda? Bo nie jest tak łatwo zabić drugiego człowieka. I każdy wie, że reperkusje będą okropne. Kradzież to jedno, ale za zamordowanie kogoś na ulicy kary mogą być zaporowe. Po dziesiąte, ludzie... Dziesiąte? Tak, już chyba dziesiąty punkt był. Ludzie to nie małpy. No i są nieco bardziej od nich rozgarnięci, a na co dzień obsługują wiele, i to naprawdę wiele, niebezpieczniejszych narzędzi i jednak je ogarniają.
i tak dalej, i tak dalej, mogę tak jeszcze długo. Za młodu wszystko, co teraz powiedziałem, było dla mnie oczywiste i dziwiłem się, że ktoś potrafi tego nie rozumieć. Teraz, kiedy głowa przyprószyła mi się delikatnie siwizną, już wiem, że perspektywy bywają totalnie różne i osoba, którą wychowywano w sielankowej rzeczywistości, zawsze będzie przeciwko podobnym reformom, bo ona nie rozumie świata za oknem. Wiem, że takich ludzi jest sporo i wiem, że niektórzy z nich uważają prawo do własnoręcznej samoobrony za totalnie niepotrzebne, wręcz abstrakcyjne i dziwaczne, i dlatego też stonowałem z tak rażącymi sferami światopoglądowymi. Obecnie nic się teoretycznie nie zmieniło, to znaczy dalej chciałbym, żeby takie prawo weszło, no ale gdybym ja był u władzy, wprowadzałbym je bardzo, bardzo delikatnie. Nie huzia na juzia, tylko bardzo, bardzo delikatnie, małymi kroczkami, stopniowo, 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 dziesięcioleciami wprowadzałbym w to ludzi, żeby się przyzwyczaili, jak ryba włożona do nowego akwarium. Bardzo fajnie na przykład widziała to Konfederacja, to znaczy ona też tak dosyć wielkimi krokami chciała to osiągnąć, ale jednak już był ciekawy pomysł, dlatego że Konfederacja wprowadziła na mównicę sejmową ustawę, na mocy której każdy poczytalny, pełnoletni i niekarany obywatel Polski mógłby otrzymać pozwolenie na bronie niewygodne, z którymi nie sposób chodzić po ulicy i ciężko byłoby dokonać rozbojów, takie jak strzelby i tym podobne. Dopiero po posiadaniu owego prawa i zresztą samej broni przez ponad 5 lat oraz braku jakichkolwiek dalszych przeciwwskazań w postaci pojawienia się mordów, skarg sąsiadów, rozbojów i dziwnych odpałów, wariactw i tak dalej, dopiero wtedy otrzymalibyśmy pełnoprawne pozwolenie na broń palną, którą można nosić już przy pasku. Ciekawy pomysł, łagodniejsze i bezpieczniejsze przejście niż rzucanie obywateli od razu na głęboką wodę samowoli i rozpusty, i ja teoretycznie przyklaskuję, ale tak jak mówię, im jestem starszy, tym mniej w gorącej wodzie kąpany, zatem byłbym nawet za jeszcze większym wydłużeniem owego okresu przejściowego, a i przy okazji jeszcze większym wypłyceniem owego skoku mentalnego dla społeczeństwa. Co równocześnie nie oznacza, że zmieniłem poglądy, dlatego że cały czas jestem za owym prawem, cały czas chciałbym żyć w kraju, gdzie mam realne prawo, taką prerogatywę do samoobrony, a owa prerogatywa nie wynika jedynie z prawa, ale także właśnie z wyżej wymienionych imponderabiliów. Prawda, więc to nie tylko chodzi o to, żebym sobie mógł kupić broń palną, tylko również o to, że jak ktoś mi się wedrze siłą, tłukąc okno do mojego domu, to mam go realnie prawo zastrzelić, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Obecnie niestety wiemy, jak prawo polskie wygląda, mianowicie to jest bezprawie polskie i jeżeli ktoś się włamie do mojego domu, tłukąc mi szybę, wyważając drzwi, z nożem rzuci się na moją... Oj, zaraz... O, telefon do mnie, zaraz oddzwonię. Z nożem rzuci się na moją drugą połówkę, no to w tym momencie, nie wiem, walnę go patelką i on mnie może pozwać do sądu. Będę przez 10 lat musiał go utrzymywać, bo on przez moje bestialstwo teraz pójdzie na rentę. Czy to jest prawo? Nie. Choć jednocześnie już sobie wyobrażam, jakby to wyglądało, gdyby takie prawo weszło w życie. Sklepy z bronią palną zwiększyłyby swój obrót o jakieś 100 000%. I wcale tu nie przesadzam, i wcale nie dlatego, że każdy by chciał do siebie strzelać, ale ludzie baliby się, że to prawo jest chwilowe i nie potrwa długo. Chcieliby się nachapać tą wolnością, skorzystać z niej. Sam bym zresztą z tego skorzystał, kupując co najmniej kilka pukawek. A gdyby faktycznie doszło do cofnięcia owej ustawy, nigdy, przenigdy w życiu bym ich nikomu nie zwrócił. Powiedziałbym, że mi ta broń zginęła, ktoś mi ukradł, trudno było, nie ma, co poradzisz, no. Mogliby mi naskoczyć, no co mi zrobią, no. Przeszukają mi dom, zrobią nalot na chałupę, to zakopię w lesie, proste, proste. To jest moje prawo. Tak czy inaczej, bo nie o tym chciałem. Na koniec dodam to, co zawsze muszę w podobnych wątkach, bo przeciwnicy broni palnej zawsze podnoszą kwestie w stylu: no ale grzechu, nic cię nie ogranicza, przecież żyjesz w wolnym kraju, chcesz to sobie, wyrób pozwolenie, przecież nic nie stoi na przeszkodzie. No tak, tyle tylko, że... nie... Gdyby nic nie stało na przeszkodzie, to już bym miał broń palną w moim domu. Mimo wszystko jej nie mam. Powiem więcej, nawet się o nią nie staram. Bo obecnie, abym załatwił coś podobnego, to czekałaby mnie jawna hekatomba załatwiania. Prawdziwa gehenna i to dostępna tylko dla super zamożnych. Musiałbym płaszczyć się przed urzędnikami, prosząc o prawo, które mi się naturalną koleją losu po prostu należy. Musiałbym absorbować masę
czasu na uczestnictwa w zawodach strzeleckich, musiałbym zdzierżyć wizję lokalną, testy psychologiczne i łaskawie prosić moich sąsiadów, aby nie zgłosili sprzeciwu. Na koniec musiałbym wydać na ów świstek papieru około 10 tysięcy złotych, przejść trudny państwowy egzamin, no i jeszcze opłacać coroczny abonament, aby nikt mi mojego prawa nie odebrał. I wiem, że już tam ktoś pewnie chce napisać, że to wcale tyle nie kosztuje, no są różne pozwolenia, ale wokół takich kwot to oscyluje. Niektóre są trochę tańsze, niektóre trochę droższe, no ale orientuję się. Jestem zorientowany w temacie, ile to potrafi kosztować. No to sorry, ale gra po prostu nie warta świeczki. Aby znaleźć na to czas, musiałbym zrezygnować z kanału i znacznej części obecnych aktywności, z jakiegokolwiek hobby i wszystkiego, co robię w wolnym czasie. Aby znaleźć na to kapitał, musiałbym zrezygnować z wielu normalnych przyjemności życiowych. Nie wiem, 2 lata pod rząd nie wyjeżdżać na żadne wakacje z żoną, odkładać mamonę tylko po to, żeby sfinansować sobie fanaberię, bo broń palna nie byłaby mi potrzebna do okradania banków, bo taki człowiek może i ma większy interes, no ale dla przyjemności posiadania. Więc jest to bzdeta, tak? No nie muszę tego mieć, mogę bez tego przeżyć. A kto może sobie pozwolić, aby wydać 10 tysięcy złotych na bzdetę? No tylko bardzo bogaty człowiek. Więc zwykły zjadacz chleba raczej może o tym tylko pomarzyć. Być może to jest właśnie obecna forma zabezpieczeń polskiego rządu. O to właśnie chodzi, żeby uzbrajać tylko tych bardzo bogatych, dlatego że oni mają bardzo dużo do stracenia i bogaty człowiek rzadziej, niż biedny, złapie za broń i zrobi jakiś odpał, jakąś totalną głupotę na ulicy. Ma po prostu wiele chłop do stracenia, albo baba. No nie wiem, chociaż to jest takie troszeczkę dyskryminacyjne, dlatego że traktuje się po prostu ludzi, no powiedzmy sobie szczerze, kastowo. Wracając z kolei do tematu przewodniego, bo mówiłem o moim światopoglądzie, nieco on złagodniał i obecnie uważam, że ludzie przy wielkich zmianach potrzebują okresów przejściowych, to tak jak z NFZ-em, nie da się go zlikwidować z dnia na dzień. Znaczy, teoretycznie by się dało, ale ludzie się tak szybko nie przestawią i spowoduje to chaos oraz nieszczęśliwość. Niektóre zmiany powinny potrwać wręcz 10 lat, aby ludzie mogli je zaakceptować i się w nie wdrożyć dobrowolnie, no i płynnie. To tyle się we mnie zmieniło, ale poglądy mam z grubsza te same. Myślę, że od najmłodszych lat mojego dzieciństwa, znaczy wiadomo, no we wczesnym dzieciństwie, tam powiedzmy przedszkole, podstawówka, nawet gimnazjum, z niektórych perspektyw, no to jeszcze nawet nie miałem niektórych poglądów wyrobionych, bo człowiek nie dywagował na każdy możliwy temat. No ale większość przekonań już miałem takich dosyć twardo ugruntowanych. Potem je tylko wzmacniałem odpowiednią wiedzą książkową, ewentualnie dobrymi argumentami. Tyle ode mnie. Nie wiem, czy takiej odpowiedzi oczekiwałeś, ale tak ona wygląda w realnym świecie. Na razie również ode mnie to tyle na powyższym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję, nagrywam nowe gry, unowocześniam sprzęt komputerowy, no i ten cały kram może się turlać, jechać dalej przed siebie do kolejnych średniowiecznych wiosek. No i cóż. No i powiedzmy, że to tyle. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to nie świadczy o niczym. Tak więc nawołuję do zachowania spokoju i rozmów na poziomie. Ale jednocześnie nagabuję, żebyście te rozmowy prowadzili, bo rozmawiać trzeba zawsze. Trzymta się ludziska, no i cześć.